Dzień dobry wiewiórki i bobry. Witam Was w kolejnym, w 22 odcinku Mieszczucha na roli. Po raz pierwszy jest ze mną, no, jeden gość plus jeden z gospodarzy tutaj naszej kampanii. No, nie będę mówił, że dwóch gości, no bo Jacek tutaj jest też gospodarzem. Jak obiecałem, oczywiście, ruszyłem z zaproszeniami, bo czekacie, a odpisujecie mi na maile, więc nie będę zwlekał i nagrywam już kolejny odcinek z kolejnym gościem. Dzisiaj gościem jest Mikołaj, Craft Game Place. Takim nickiem przedstawił się w zgłoszeniu. Witam Ciebie, Mikołaj. Witam bardzo serdecznie, dzięki za zaproszenie do gry. I witam Ciebie, Jacku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, słuchajcie, Jacek jako gospodarz po raz pierwszy u mnie na Mieszczuchu, no bo tak to mieliśmy zmagania w sumie tylko na sąsiadach. Na streamie byliśmy w ETS-ie, w farmingu razem nie graliśmy, więc też po raz pierwszy, dzisiaj jest nas tutaj trójka. Słuchajcie, Jacek, poprosiłem Jacka, aby użyczył mi swój zestaw z naczepą do sprzedaży plonów, ponieważ jeżeli pamiętacie, na poprzednim odcinku pod koniec zaczęliśmy żniwa owsa razem ze świerszczem i tam został kombajn, tam został ciągnik z moimi przyczepkami, aby tam bezpośrednio sypać. No, a Jacek zgodził się użyczyć tutaj swój zestaw, aby odbierać ode mnie, to znaczy nie odbierać z pola, tylko tutaj ode mnie z silosa wszystko, co mi zostało. Część już w poprzednim odcinku sprzedałem, no ale widzieliście sami, że miałem tego tyle, że zajęło mi to prawie 70% odcinka, a kursowanie w tej nazad na odcinku cały czas, tak, to jest troszeczkę nudne. Dlatego Jacek dzisiaj kontynuuje. Pszenicy zostało mi 5 ton, no nie ma sensu tego sypać i wywozić, bo to jest za mało, aby ten kurs się opłacił, dlatego Jacek zacznie od owsa, potem rzepak, słonecznik, soja, no chyba, że oczywiście będzie to jakoś trwało za długo, no to też nie będę tutaj Jacka w transporcie rolniczym długo trzymał, chociaż ta wanna, ta naczepa podejrzewam jest dużo bardziej pojemna niż moje przyczepki, więc pójdzie to tak czy inaczej szybciej. No i Jacek oczywiście sprzedaje tam, gdzie obecnie jest cena najwyższa. A my tutaj z Mikołajem ruszamy również do swoich prac. Słuchajcie, ja wsiądę w kombajn, który zostawiłem na polu numer 26, 28, 30. Będę kontynuował żniwa owsa, a Mikołaj zasiądzie za kierownicą klasa i ruszy z sianiem rzodkiewki oleistej, czyli z sianiem po prostu poplonu na polu 41, 42, 18 i 38. Okej. Jacku, a czy Mikołaju, możesz ruszać. Siewnik, jak wspomniałem Ci przed nagraniem, jest przy polu 41. I ten siewnik podpinasz, on jest ustawiony, wystarczy ruszyć. I tylko przypilnuj, żeby tam była rzodkiew oleista faktycznie. Dobrze, już ruszam do roboty. Okej. No to wszyscy bierzemy się do pracy. Oczywiście tutaj Jacek, słuchajcie, no jest na usłudze u mnie, żeby nie było, oczywiście nie za darmo, my się potem tam będziemy twardo będziemy negocjować, także spoko. Mikołaju, słuchajcie, kochani widzowie, dzisiejszy gość nadaje z wysp, dokładnie z Irlandii, zgadza się? Zgadza się. Tak, właśnie ja umawiając godzinę musiałem się upewnić, że żeby nie było tak, że, bo my się umówiliśmy na 23 naszego czasu tutaj, a w Irlandii, o ile dobrze kojarzę, jest zawsze godzina wcześniej, więc znaczy akurat przy tym ustawieniu naszym czasowym, bo nie wiem, czy przy czasie letnim i zimowym nie jest jakoś inaczej, no w każdym razie u Mikołaja jest po godzinie 22, tak? Zgadza się? Dokładnie, no. 10. Tak, Mikołaju, jak długo mieszkasz w Irlandii i co tam w ogóle porabiasz? Jak to tam się twoje życie na wyspach, na tej zielonej wyspie toczy? To może od początku, pochodzę z Podkarpacia, z miejscowości Stulawola. W Irlandii mieszkam już 13 lat, więc już sporo. Wsiadłem tutaj, miałem 6 lat, więc mogę powiedzieć, że to był drugi dom. Mhm. Czyli no właściwie tutaj tej takiej no zdecydowana większość twojego życia, no to jest Irlandia. Wyprowadziłeś się tam w wieku 4 lat do Irlandii. 6. A no tak, 6. No i powiedz mi, czym tam się zajmujesz? Znaczy, czasem chodzi jeszcze do szkoły, ale po szkole interesuje się czasem pilotem, więc też interesuje się grami komputerowymi. Mhm.
gram Farminga, gram inne gry też. Farminga, grasz, jak długo grasz Farminga, która to jest już edycja, w którą grywasz? Od 11. Od 11. Kurczę, no większość moich gości tutaj ma takie doświadczenie w tej grze, a ja tam tak skromnie od właściwie końca 15, no bo jakoś to był chyba sierpień, wrzesień, no czyli końcówka tuż przed premierą 17 zacząłem grać. Kurde, no tak wszyscy tutaj są obeznani bardziej zdecydowanie w tych klimatach. No ale jeszcze pytanie, które no, muszę zadać po prostu. Która z odsłon Farminga podobała ci się najbardziej? Skoro masz takie doświadczenie, no to zapewne jakąś tam opinię masz też wyrobioną. Tak szczerze chyba 17 to był wielki przeskok od 13 albo 15. 17 była najlepsza moim zdaniem. No ja też właśnie ostatnio z gościem ze Świerszczem właśnie rozmawiałem, to przede wszystkim też skok wydajnościowy był. 17 chodziła dużo płynniej od 15, oni tam zmienili ten silnik i tak jakoś to było. No ja tak nie powiem, kurde, no bo ta 15 mi się podobała, tą swoją taką troszeczkę spraną grafiką w porównaniu do 17. No ale no, ta 17, wiadomo, każda kolejna edycja wprowadza mimo wszystko, co by nie gadać o tych grach, wprowadza coś nowego, że no, nie ma sensu zostawać moim zdaniem przynajmniej na wersjach poprzednich. Wspomniałeś, że chodzisz do szkoły na co dzień. Jak to tam u was wygląda? Teraz też macie normalnie wakacje? Tak, mamy się wakacje, miesiąc. Czyli masz jeszcze miesiąc wakacji, czy miesiąc ogólnie macie wakacji? Mam jeszcze miesiąc mam wakacji. Aha, jeszcze masz miesiąc, okej. A jak to tam wygląda teraz? Ty jesteś w takiej jakby szkole średniej, czy to jest jakiś tak, kurczę, nie wiem, bardziej sprofilowany kierunek, coś takiego? Szkoła średnia. Szkoła średnia. I to mniej więcej, jeśli chodzi o lata kształcenia, to wygląda podobnie jak u nas w Polsce, tak? W sensie, no kończąc tam powiedzmy 19 lat, będziesz miał maturę, czy coś, jakiś odpowiednik tego, coś w tym tak, stylu? Tak, dokładnie. Aha, czyli to jest właściwie bardzo podobne. Czyli ty właściwie całą swoją edukację zaczynałeś już w Irlandii? Tak, tylko chodziłem do przedszkola w Polsce, czyli 2-3 lata, później już do Irlandii się wypowiedziłem. No tak, czyli nie ma jakoś tak za bardzo, no nie masz za bardzo porównania, jakby to, a w sumie tak, jestem właśnie, zawsze jestem ciekaw, bo tak sporo osób u nas w Polsce, którzy jakoś tam poznali poziom, powiedzmy, takiej zachodniej oświaty, szkolnictwa, strasznie tak właśnie mówi, że tutaj mamy, że u nas szkoła totalnie wymaga jakiejś tam reformy, zmiany, bo za granicą, na zachodzie to jest tak, kurczę, bardziej nowocześnie, mniej godzin, te dzieciaki siedzą w szkole, nie muszą targać tych ciężkich plecaków. Jak to wygląda w Irlandii? Ile taki twój standardowy dzień w szkole, ile masz lekcji? O, może tak zapytam. 9 lekcji mam dziennie. Po 45 minut każda, czy jakoś inaczej? Po 40 minut. 40, Mam dwie przerwy, jedna przerwa 15 minut, a druga przerwa 35 minut. Aha, w ten sposób. Czyli tak, kurczę, no ale z drugiej strony te przerwy takie, ja pamiętam w technikum było tak, że pierwsza przerwa od początku dnia, czyli tam od 8, czy od właściwie od 7, bo od 7.10 zaczynały lekcje, no to pierwsza przerwa to była 5 minut, druga 10, potem 20-minutowa była jakoś w południe mniej więcej, po 11, coś takiego. No ale tak to jednak te 10-minutowe przerwy zazwyczaj pomiędzy lekcjami ogólnie były. Więc jakoś tak, no, a powiedz mi, bo wiesz jak, to, jak się ogląda te filmy, no głównie amerykańskie, ale to tam może, nie wiem, może w Irlandii, ogólnie w Anglii czy tam na wyspach jest podobnie, chociaż ponoć w polskiej szkole, w polskich szkołach też już to się trochę zmienia i zaczyna tak być, interesuje mnie to, co właśnie najbardziej kojarzę z tych wszystkich takich seriali, filmów licealnych, zagranicznych, że uczniowie mają, że każdy uczeń ma swoją szafkę gdzieś tam na korytarzu w szkole i że nie muszą praktycznie nosić żadnych książek, czy jak to tam u was wygląda? Dużo macie podręczników, takich rzeczy, które trzeba codziennie ze sobą zabierać, czy rzeczywiście jakoś tak, że tak powiem, te kręgosłupy uczniów są odciążane tym, że możesz sobie większość materiałów swoich takich szkolnych zostawić w jakiś... No, no, chodzi mi o organizację po prostu, nie? Czy macie po prostu jako uczniowie swoje takie miejsce,
w którym możecie zostawić książki, zeszyty, czy musicie to codziennie targać w plecakach? O. Mamy szafki, każdy uczeń ma szafki, a książki się różnią, bo zależy w jakiej klasie, czy jakiś jest w liceum, albo w klasie wyższej musi mieć więcej książek, więc wtedy targasz więcej, ale masz szafki, to możesz dać wszystkie swoje pożyczki, których nie potrzebujesz, więc musisz targać do domu. Aha, w ten sposób, no. A jak to jest tam, kurczę, jeżeli chodzi o prace domowe? Bo u nas się dużo mówi, że uczniowie mają za dużo pracy domowych, za dużo muszą się uczyć pomiędzy, a czy poza szkołą, zamiast powiedzmy mieć jakiś czas dla siebie w domu, żeby odpocząć się, zrelaksować, no to uczniowie mają, są zawalani u nas materiałem i mają mało czasu, a muszą dużo jakby rzeczy, wieloma rzeczami jeszcze pracować w domu, a w szkole to jest takie gonienie typowe z materiałem. Macie prace domowe? Mamy, każdy uczeń ma pracę domową. Mhm. Tak łatwo tu nie jest, jak się wydaje. No nie, ja po prostu wiesz, chcę skonfrontować, chcę porównać, nie, jak to jest, bo tu się strasznie płacze i coraz więcej takich właśnie różnych, nie tylko uczniów, nie tylko nauczycieli, ale zwłaszcza kiedy przychodzą jakieś wybory i zbliżają się jakieś wybory i trzeba, powiedzmy, opracować, wymyśleć jakiś program nowy, żeby ten kraj zmieniać, no to często właśnie jest ten temat uczniów, że uczniowie mają za ciężkie plecaki, mają za dużo pracy domowej poza szkołą, że nie mają czasu na swoje zainteresowania, hobby i tak dalej. Ty znajdujesz czas, oprócz tego, że tam robisz zadania domowe, uczysz się w domu, znajdujesz czas na jakieś tam swoje... Tak, oczywiście. Czyli nie jest to jakieś takie tragiczne, że trzeba siedzieć po nocach nad książkami? Nie trzeba. No to dobrze, no to bardzo dobrze. Słuchaj, Mikołaju, jeszcze wspomniałeś w zgłoszeniu, że interesujesz się muzyką. Tak, dokładnie. Zdradzisz, jaką muzyką się interesujesz? Każdą muzyką, tak szczerze. O, już mi się podoba. Panie, czy to słucham? Nie wybrzydzam. Nie wybrzydzasz. Dokładnie. No i słuszne podejście. Poprzedni gość właśnie dokładnie miał takie same podejście i powiem ci, że tak jak jemu wspomniałem, Świerszczowi ostatnio, tak tobie właśnie powiem, że bardzo fajne podejście, bo bardzo to ułatwia życie. Zamiast patrzeć na etykiety, na gatunki, słuchasz po prostu tego, co ci się podoba. A tak poza słuchaniem to jeszcze jakoś w muzyce siedzisz? Może na jakimś instrumencie grasz, coś takiego? Kiedyś grałem na gitarze, ale to mi nie podchodzi, więc to odrzuciłem, ale... po prostu. No. Oj, no ja ci powiem, że kurczę, ja tak zaczynałem kilkanaście lat temu, to przez pierwsze tam rok, dwa lata, no to ja praktycznie nie puszczałem tego instrumentu, no tam potem to już wiadomo, się tak dużo nie grało. A teraz to powiem ci szczerze, ja chyba gitarę ostatnio w ręce miałem z pół roku temu w sumie. No ale to też różnie z czasem bywa. U mnie w pracy też teraz zawirowania są takie i też, no tutaj widzisz, no umawiam się z gośćmi na 23 na nagranie odcinka, tak to tutaj jest, no. A powiedz mi, Mikołaj, po zakończeniu edukacji tej średniej, szkoła średnia, powiedzmy, jakieś studia planujesz, jakie masz plany na przyszłość? Moje plany na przyszłość, czy jest z pilotem samolotu. Aha. To jest bardzo drogie, mam nadzieję, że tam się dostanę do szkoły lotnictwa. W sensie bardzo drogie, to znaczy tam, żeby móc się kształcić na pilota, to coś trzeba zapłacić, tak? Tak, są bardzo duże koszty. A to są jakieś prywatne takie szkoły lotnicze, uczelnie, czy po prostu tak jest? Prywatne. Aha. W ten sposób. No to nie dość, że pewnie, nie dość, że to jest drogie, no to jest jeszcze też pewnie zapewne cholernie ciężka nauka, no bo taki pilot, no to nie jest tam, że sobie każdy może zostać pilotem, prawda? To nie jest tak, że kurczę, nie wiem, no tak kierowca autobusu, że przewoźnik miejski tutaj zatrudni kierowcę, jeszcze mu prawo jazdy da, kurs mu zafunduje i nie ma problemu. No tak, no pilot to jest strasznie odpowiedzialna robota, ja czasami oglądam na National Geographic ten program Katastrofy w Przestworzach i część z tych wypadków lotniczych, z tych katastrof, chociaż w dalszym ciągu w porównaniu na przykład do wypadków takich komunikacyjnych, takich drogowych,
w komunikacji drogowej, no to jest jednak mimo wszystko dużo mniej. Wiadomo też, to jest inna skala troszeczkę, no ale jednak kiedy już pilot popełni jakiś błąd, a często właśnie albo z winy pilota, albo po prostu z winy tego, że pilot jakby nie dopatrzył, nie sprawdził, czy obsługa techniczna tego samolotu zrobiła wszystko, aby no, tą maszynę przygotować po prostu, nie było jakichś usterek i tak dalej. No ale jednak ma się na pokładzie iluś tam ludzi, a no chyba, że nie wiem, chcesz być pilotem jakimś może towarowym czy wojskowym, pasażerskim pilotem, tak? W samolotach pasażerskich. Dokładnie. A to pewnie zapewne masz jakieś rozeznanie, jeżeli chodzi o te wszystkie firmy, no tych przewoźników. Jest sporo. No, to jest fakt. A załóżmy, że tam, nie wiem, ukończyłeś szkołę średnią, dostałeś się do szkoły lotniczej, tutaj bardzo fajnie ci idzie i niedługo masz zostać pilotem. Jest któryś z tych przewoźników takich tutaj popularnych w Europie ewentualnie by cię interesował? Czy to jest nieistotne? Gdzie będzie robota, tam pójdziesz? Czy... Dokładnie, gdzie będzie robota, tam pójdę, ale Iranie to jest bardzo dobry kraj lotniczy, bo mamy Ryanair, Aeringus, to są bardzo dwie duże firmy, które zawsze potrzebują osób do pracy. No, Ryanair to taka no, spory przewoźnik, duży przewoźnik. To chyba nawet nie na całą Europę, ale i po całym świecie oni latają. Dokładnie, to jest duży biznes, tam zawsze ludzie potrzebują. Kiedyś byłem na takiej wycieczce właśnie na dniach otwartych u nas na lotnisku w Katowicach. To znaczy, no, lotnisko nie jest w Katowicach, ale tak ono się nazywa, Katowice-Pyrzowice. Z grupą blogerów, kiedyś należałem do takiej grupy Blog Silesia właśnie i od czasu do czasu były organizowane jakieś różne właśnie takie wycieczki. Kupę zdjęć tam robiłem, super, bo wpuścili nas na wszystkie hangary, pokazali nam nawet jednostkę straży pożarnej, tą, która jest no, zapewne na każdym lotnisku. Masz te wozy strażackie, które tam są cały czas w pogotowiu, gotowe. No troszeczkę inaczej te samochody wyglądają niż straż pożarna tak w mieście. Dosłownie nam wszystko powiedzieli. I też właśnie gościu, który nas oprowadzał, on dużo mówił na temat przewoźników, bo no tutaj Pyrzowice to jest jedno z większych lotnisk. To jest chyba wtedy, kilka lat temu, bo z 4-5 lat temu, no to Pyrzowice były chyba na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o rentowność lotnisk. No to na trzecim miejscu właśnie były Pyrzowice, a to jeszcze tam był początek, no bo oni, kurde, miałem jechać do skupu, a nic. No bo oni tam budowali dodatkowy terminal. No i właśnie nam mówił pan, który nas tam oprowadzał, że czy tam jakaś, nie wiem, ludzie dużo ludzi chwaliło Lufthansa, jeżeli chodzi o komfort, tam... Wtedy chyba jeszcze jakoś tak nikt o tym nie mówił, ale albo może nie było tej linii, czy tego przewoźnika w Polsce. No ale taki też Fly Emirates czy tam Wizz Air, no to i padał Ryanair, nie? No to tutaj zawsze kiedyś... O kurde. Dobra, czekaj, puszczę cię. Dobra, wierzę. Nie, bo ja... Aha, dobra, okej. Tylko nie wiem, czym się tu zmieścimy teraz. Dobra, pójdzie. Elegancko. Dzięki. Tak, no i każdy myślał, że Wizz Air jest takim, takim przewoźnikiem popularnym, tanim i który zjada, jeżeli chodzi o swój przerób, znaczy się ilość tam lotów, przylotów i tak dalej, ogólnie ilość tych połączeń, no to zjada wszystkich. No ale właśnie nam wtedy pan powiedział, że Ryanair tak naprawdę łyka właściwie wszystkie linie lotnicze na śniadanie. No to było kilka lat temu. To się może zmienić z dnia na dzień tak naprawdę, no bo to jest duża konkurencja i co chwilę tam ktoś się poprawia, ktoś się modernizuje i coś w tym stylu. No, ale to robota pilota, no wiesz co, interesujesz się tym, no to na pewno jesteś też w temacie. To jest taka, no to nie jest praca dla każdego. Nawet jeśli powiedzmy przejdziesz tam, nie wiem, jakieś te badania wszystkie, te ćwiczenia na symulatorach i tak dalej, no to jednak mimo wszystko to nie jest robota dla każdego, no bo taki pilot, no to lata i go nie ma w domu, nie? Jego dom jest praktycznie tam, gdzie ma no ten cały swój przylot, bo tam się chyba czasami jest tak, że się zostaje nawet kilka dni.
Tak, to może troszkę zmienić. Możesz mieć bazę w tym mieście, tylko latasz do innych miast z tego miasta. Z Warszawy, jak mieszkasz w Warszawie, możesz mieć bazę w Warszawie, wtedy latasz, nie wiem, Warszawa, Berlin codziennie, bo coś. No. No, ale to jest taka Warszawa, Berlin to jest taka dosyć w sumie krótka trasa, nie? Bo to jest tam raptem parę godzin lotu. Takie krótkie trasy. Aha, czyli w tą stronę tak celujesz, tak? W stronę takiego, takich, nie takie rejsowe jakieś tam wypady, nie wiem, do Bangladeszu czy innego tam Kataru. Tylko bardziej byś chciał tak latać na krótszych tych liniach, tak? Dobrze zrozumiałem? Aha, dokładnie. W ten sposób. Mhm. No. A tak siedzisz jeszcze jakoś w lotnictwie, nie wiem, wspomniałeś, że też gry komputerowe, no to podejrzewam, że w jakiś symulator sobie tam pykasz lotniczy. Od tego się zaczęło moje pasja do lotnictwa. No te symulatory lotu to właśnie ja tak w temacie mega nie jestem, ale wiem, że na przykład X-Plane to jest bardzo dobra gra, jeżeli chodzi o symulatory lotu. Jak pamiętam kiedyś, to jeszcze popularny był Microsoft Flight Simulator, ale to nie wiem, czy ta gra jeszcze istnieje. Istnieć może istnieje, ale czy to dzisiaj by na współczesnych komputerach w ogóle ruszyło? No ale... No? Ta gra jeszcze jest i ta gra wychodzi za rok, jest nowa premiera tej gry. Aha, o kurde, a to nawet nie wiedziałem. Po 5 latach czy po 6 latach gra wychodzi, nowa wersja tej gry wychodzi, więc już nie mogę się doczekać. O kurde, a ten osprzęt taki, wiesz, kontrolery do komputera na ten, do symulatorów lotu posiadasz, bawisz się, czy raczej tak klawiatura, mysz i... Posiadam, bez tego się grać nie da. No to jest tak samo jak ja, kierownica i ETS-2, no to jest... No wiadomo, no jak już się zakosztuje takiego kontrolera, takiej dodatkowej zabawki, nie, do innej zabawki, czyli do symulatora. Chociaż no, nie każdy symulator to jest zabawka, wiadomo, ale to raczej, widzisz, no tutaj wspominasz, że od symulatorów się zaczęła twoja miłość do lotnictwa, więc tak zabawką to niekoniecznie bym nazwał, więc to jest raczej, no, program, o może, narzędzie takie, no albo po prostu symulator jako symulator stricto, nie? Więc jak już się korzysta z takich dobrodziejstw, jak kontrolery wszelakie, no to nie, no to wiadomo, że potem to już się nie da grać inaczej. Ja się z tym zgadzam. Mam co prawda tylko kierownicę z shifterem, ale ale no, coś w tym jest, faktycznie. No, a planujesz wrócić do Polski? Szczerze nie. Może jak na wakacje, to tam mieszkać, to nie dziękuję. Ale na wakacje jeździsz, tak? Jeżdżę czasami. Aha. Do rodziny albo do babci. I z tego, co widzisz, jak przyjeżdżasz na wakacje, co się dzieje w tym kraju, stwierdzasz, że nie chcesz tu wracać. Dokładnie. A nie dziwię ci się wcale, spoko. W sumie cię wcale nie dziwię, tylko... No wiesz, ty też w dosyć młodym wieku się wyprowadziłeś, to też masz troszeczkę inne spojrzenie. Grałem do niedawna... jeszcze w zespole, tutaj mam dalej kontakt z dziewczynami zespołu, ale no, tworzyliśmy w trójkę zespół i jedna właśnie z koleżanek tutaj, która była wokalistką w tym zespole, śpiewała, ona właśnie sporo lat w takiej swojej młodości, ale takiej młodości już świadomej, ona skończyła szkołę średnią, tutaj było kiepsko coś z robotą, to był jakoś tam rok 2005-2006. No i wyjechała ze swoim narzeczonym po prostu do Anglii. Wyjechali do kurczę, nie pamiętam, gdzieś pod Dover, te rejony. W każdym razie niedaleko Eurotunelu gdzieś mieszkali. No i na początku to właśnie tak było, że wow, super, tu tam jestem głupią kelnerką, a mam tyle, ile w Polsce bym miała za, kurczę, bycie kierownikiem, powiedzmy, jakiegoś dużego, porządnego sklepu, nie? No ale to tak... Widzisz, z perspektywy kogoś, kto jednak większość życia spędził w Polsce i potem wyjechał po prostu zarobić, no to i nie tylko ona, bo też z kilkoma osobami, które wróciły do Polski, mimo tego, że były jakiś czas na wyspach, no to właśnie słyszałem, że wrócili dlatego, bo mimo tego, że tam materialnie to oni się mogli w przeciągu pół roku już ustawić, zaczynając od zera po przyjeździe, kurde, dostając mieszkanie od miasta, czasami to nawet nie było mieszkanie, tylko pół bliźniaka, gdzie można było w przeciągu 3 miesięcy zarobić na jakiś samochód, jakąś, nie wiem, megankę starą czy coś takiego,
no to wracali do Polski, no bo mimo tego, że teoretycznie można się ustawić, wszystko fajnie, pięknie, Polak na wyspach nie jest niczym dziwnym i raczej ludzie tam do tego przywykli i nic do tego nie mają, no to wrócili, bo czuli się jakby nie byli u siebie po prostu. No to jednak było coś takiego, że mimo tego, że tutaj wiadomo, no wrócili, no i co, no i no najniższa krajowa, te sprawy na początek i tak dalej, no ale 5-6 lat i najzwyczajniej w świecie wrócili, no bo nie czuli się w Irlandii czy w Anglii u siebie po prostu, no. Wiesz, ty od 6 roku życia jesteś tam, więc no też inaczej na to patrzysz, masz inne spojrzenie, inną perspektywę i kto wie, czy po prostu nawet nie jest lepsze dla ciebie to, że w tak młodym wieku tam udało ci się po prostu wyrwać, zapewne z rodzicami. Dokładnie. No, także wiesz, ja tam wcale się nie dziwię, nie jestem, chociaż uwielbiam Polskę, lubię ten kraj, to nie jestem jakimś takim, nie mam czegoś takiego, że no kurde, czemu nie chcesz wracać i w ogóle, no jakoś wiesz, wcale się nie dziwię. Wiesz, dzieciństwo, szkoła, koledzy, przyjaciele, koleżanki, no to wszystko poznawałeś tam, nie tutaj. Więc, dokładnie, wiesz, bez języka. No, ale powiem ci, że jak na... A u was w domu mówi się po polsku? Mówi się po polsku. No i to jest też super, to też mi się bardzo podoba właśnie, że nawet jak są jakieś rodziny gdzieś za granicą, no to mówią i starają się mówić po polsku, to dla mnie to zawsze jest tak kurczę szacun, bo... Ale powiem ci, że moja kuzynka z Hamburga, która się... O kurde, ja srałem w pieluchę, jak ona się wyprowadzała do Niemiec. No to też, nie? Z moimi kuzynami i z moją kuzynką, oni właśnie... To znaczy, to jest kuzynka, no moja kuzynka, starsza ode mnie dużo, no ale... No tak to akurat wyszło, że to jest moja kuzynka, a nie ciocia. No i tam jej dzieci po prostu, no oni do tej pory mówią po polsku. A córka właśnie tej mojej kuzynki, ona już w Hamburgu miała komunię w 93 roku, więc łoj, strasznie długo tam siedzą już, nie? I też mówią po polsku. I powiem ci, że chyba dużo jest Polaków, którzy wyjechali gdzieś na zachód, ale raczej starają się w domu, przynajmniej w domu, mówić po polsku. I to jest fajne, to mi się bardzo podoba. Oj, ja też tutaj chodziłem do polskiej szkoły, więc się też tylko polskiego uczyłem, tej polskiej kultury w Irlandii, więc to było... A do polskiej szkoły chodzisz? Chodziłem. A, chodziłeś do polskiej szkoły. Okej. Okay. A jak, powiedz mi, jak w takiej polskiej szkole tam wyglądało, w sensie ile tam, wiesz, ile klas, ile uczniów jest w ogóle w takiej szkole, bo ciekawi mnie ten przekrój właśnie, ile takich młodych ludzi w wieku szkolnym na tę chwilę właśnie jest gdzieś za granicą, na wyspach, bo rodzice jakiś czas temu, ileś tam lat temu powiedzmy wyjechali, nie? Polska szkoła jest na weekendach, bo w poniedziałku do piątku masz szkołę tam normalną, a później albo sobota, albo niedziela jedziesz do polskiej szkoły i tam masz wszystko jak w Polsce, masz historię, matmę, polski, to masz wszystko jak w Polsce. Aha, czyli od poniedziałku do piątku szkoła taka normalna, tam irlandzka, a w weekendy ta polska szkoła. Dokładnie. A w każdy weekend, czy to był jakiś tam... Każdy weekend. Mhm. No to ty właściwie wolnego nie miałeś przez jakiś czas. Dokładnie. A później powiedziałem, koniec, chcę się odpocząć, jedna szkoła mi wystarczy i... Powiem ci, że jak na osobę, która no właściwie tego polskiego języka w Polsce za dużo nie używała, bo wiesz, w wieku 6 lat wyjechałeś, no to mówisz mówisz bardzo fajnie. Wiadomo, no jest akcent, nie? Ale to już, no niestety, no słuchaj, ja pojechałem kiedyś na w wieku gimnazjalnym i zahaczającym też o technikum, jeździłem na oazy po prostu, tutaj z braćmi z parafii i ze znajomymi. Takie, to były, dla moich rodziców to było fajne, jak byłem w gimnazjum, no bo to były tanie wakacje, to były 2 tygodnie w górach za 300 zł, bo te oazy zawsze były tanie, bo to się nocowało w szkołach, w klasach, klasy były przerobione na pokoje noclegowe. No i jeździłem i powiem ci, ja tam 2 tygodnie, wystarczyło, że ja spędziłem te 2 tygodnie z kimś, kto był z Piły na przykład, albo był z, nie wiem, ze Stalowej Woli, czy był, kurczę, gdzieś tam północ, inne rejony, z Kaszub, Nowa Sól, ewentualnie gdzieś tam okolice Zielonej Góry, bo to się zjeżdżali ludzie po prostu z różnych stron Polski, no to mi na przykład z takim
Pilanin chyba się mówi o mieszkańcach Piły. Z takim Pilaninem czy Pilanem powiem ci, że wystarczyło spędzić 2 tygodnie, ja już zaciągałem jak oni, bo oni tak trochę zaciągali po lwowsku, ale tak nie do końca. I pamiętam, ja potem wracałem właśnie, nie, to się ze mnie śmiali w domu, że co, gdzieś ty był na Ukrainie, czy nie wiem, nie? Tak to jakoś, więc wiesz, no wiadomo, że u ciebie ten akcent będzie słychać bardziej, no bo jesteś tam dużo dłużej. Ale powiem ci, że no na pewno Mikołaj da się ciebie zrozumieć, no. To dobrze. No, także wiesz, no jakby coś, to się wiesz, nie stresuj, na spokojnie tutaj, wiesz, może być tak, że coś nie dosłyszę, albo ten, albo zapytam po prostu raz jeszcze, to też się nie denerwuj, tu chodzi po prostu o to, żeby też, żebyśmy wszyscy tutaj się dobrze w razie czego zrozumieli, a to wiesz, różnie bywa, tu mikrofon potrafi przerwać, czy coś takiego, także no na spokojnie. Kurde, strasznie mnie zaintrygowałeś tym, swoim zamiłowaniem do piloterki. Jak długo trwa... Dobra, zapisujesz się do tej szkoły, płacisz tam i tak dalej, i tak dalej. Jak długo trwa edukacja w takiej uczelni, czy takiej szkole lotu? Jeszcze ja tylko podpytam. No. Chyba bardziej to licencja chyba jest taka droga niż tam sama szkoła, co? A no licencja. Właśnie. Licencja. To jest tak właśnie, bo ja oglądam pilota, tam, to jest kanał Turbulencja. Mhm. Turbulencje. No, super kanał. Właśnie, tak, on jest kapitanem, Polak, i nagrywa właśnie z samolotu tam lądowania, startowania i opowiada. Zawodzi, właśnie mówi, że jest bardzo ciężko zrobić. Nie można być na nic chorym. No. Ale jeśli dobrze pamiętam, to w okularach też się już odpada na samym starcie, jak nosisz okulary. Chyba tak to było, no i sama ta licencja to chyba 30 tysięcy euro kosztuje, coś takiego, żeby zrobić tą licencję. Koszty są wielkie, ale to jest ten, wymagania medyczne są już trochę mniejsze, można nosić okulary, a musi mieć wzrok dobry. A. No tak, no bo właściwie to dobrze, że to zmienili, no bo jeżeli ktoś nosi okulary, no to po to, żeby przez te okulary widzieć dobrze, nie? Dokładnie. Bez okularów okej, okay, może mieć wadę wiesz, wzroku, wiesz, no ale wiesz. Jest, nie? No tak, nie wiem, pochylisz się nad kubkiem kawy w tym i ci okulary spadną i w tym czasie, nie wiem, rozwalisz się o coś. Nie, no wiadomo, no, ale to... Nie, no, bez sensu. Akurat, jeżeli to faktycznie zmienili na to, że można w okularach latać, no to moim zdaniem jest akurat, no... Czasami są zmiany bardzo absurdalne, ale to akurat im wyszło. A czy taką licencję, jak się raz zrobi, to ją trzeba odnawiać co jakiś czas? Trzeba mieć kursy, szkolenia co pół roku. Na każdy samolot, nie? Osobno? Dokładnie. Czy się latać z Boeingiem, czy Airbusem, czy czymś większym. Też ostatnio też było właśnie na tym kanale o tym, że nawet niektóre lotniska są, tam masz stopnie. Łatwe, trudne i bardzo trudne do lądowania. No. Na niektórych lotniskach jest tak na przykład, że nie możesz wylądować, jeśli nie masz od nich licencji czy coś takiego. I najpierw pilot musi tam lecieć na to lotnisko, ich pilotem wylądować, wystartować i wtedy dopiero będzie mógł tam lądować, nie? Dokładnie, musi mieć doświadczenie w takich lotniskach wylądować trudnych. Ale to tylko na takich typowo lotniskach, które są nietypowo. Na takich lotniskach, które są nietypowe, tak? Czyli albo bardzo trudne, albo po prostu trudne. Tak. Aha, w ten sposób. Dokładnie. No, ale to pewnie też potem się to odzwierciedla w zarobkach, nie? Też. No, także, no ja ostatnio, kurde, coś mi tu lata, na kanale 7 metrów pod ziemią ostatnio chyba był wywiad ze stewardem, co prawda, nie z pilotem, ale ze stewardem, tak, tak, tak. No to on mówił też, że tam, no trzeba być zdrowym, nie? Że tutaj w powietrzu to wiadomo, to jest różnie, no tutaj jednak, no wiadomo, jest inne ciśnienie. Ja na przykład, no, będę miał prawdopodobnie, chociaż ja to staram się teraz kontrolować, no bo to niestety już jestem obciążony genetycznie, no ale prawdopodobnie będę za tam jakiś dłuższy czas, chociaż to też zależy od tego, czy czasami, nie wiem, czy diety nie zmienię na gorszą, to może być w każdej chwili, no ale mogę mieć tendencję do nadciśnienia na przykład, nie? I w tym momencie może ja się na ziemi czuję dobrze, a cholera wie, jakbym się na przykład poczuł gdzieś wysoko, nie? Przy jakichś tych, więc no wiadomo, no mogę zawsze jako pasażer lecieć, no wtedy przecież mi nikt nie zabroni wejść na pokład, nie? No ale ja na przykład raczej już bym w tej branży ogólnie
no pracy mógł szukać sobie, no nie mógł raczej, także to jest, wiesz, no ale to zapewne wiesz, tutaj próbujesz, będziesz próbował swoich sił w pilotowaniu, no to zapewne o zdrowie odpowiednio dbasz, dieta i te sprawy, siłownia. No. Muszę. No, nie tak zachodzę na siłownię, ale próbuję dbać. No, co mówisz, Jacku? Próbowałbym pomocy od ciebie. Już, dobra. Podjedź czymś dużym tutaj do mnie. Czymś dużym, tak? Zlagowało mi, wpadłem na pot. Czekaj, zaraz tylko cię namierzę. Gdzie jesteś? Czekaj, oddalę. Tutaj. A to jest tam to magiczne miejsce chyba, nie? Tak. To jest to magiczne miejsce. Dobra, przyjadę tam. Kombajnem może nie, bo on się tak nie rozpędzi. Wezmę tego, dobra, wezmę John Deere'a i... On powinien dać... No nie mam tego starego, małego John Deere'a, który dźwigał wszystko, no ale... No ale ten może da radę też. On na pewno by dał radę. No. Dałby radę, dał. Taki mały, taka kosiarka, a 120 umiał jechać. Był fajny ciągnik. No, a strasznie, chociaż kosiarka to nie była, jemu można było założyć na podwozie taką kosiarkę płaską, ale ja tak widzę te ciągniczki, to one tam transportowo też gdzieś tam dają radę, gdzieś tam sobie jeżdżą. A propos John Deere'a, to ja dzisiaj właśnie Joker Farm wrzucił film na swój kanał. On czasami nagrywa z takim panem Irkiem. Bardzo fajny, doświadczony rolnik, ten pan Irek. Joker też oczywiście spoko, żeby nie było tutaj zaraz. No, kupił sobie, wymienił John Deere'a Combine 3-letni na kolejną generację. I jak tutaj by się tego John Deere'a nie chwaliło, no to muszę przyznać, że pan Irek tutaj miał przeboje z tym niezłe, bo wyobraźcie sobie, że dealer miał obsuwę z dostarczeniem sprzętu o miesiąc. I teraz wiesz, człowiek chce jechać na żniwa, a nie ma kombajnu, nie? Tak. Masakra. A to się okazało, że ogólnie niektóre modele John Deere'a, z tego co ja tak zrozumiałem, jak on mówił, są robione w Finlandii. I tutaj koncern Sampo ma coś do gadania. Tam potem narzekał jeszcze, że właśnie on... O kurde, jak ja mam ci tutaj pomóc, kolego? Ja tutaj myślę, że tam ośkę pędzą, najlepiej abyś walnął. Dobra. Włączę awaryjne, bo tutaj są i koguty. Bo to będzie grube, okej. A w ogóle jest modyfikacja na skrzyni biegów, normalnie iluś tam biegową, manualną do... Jak kamień. A ja byś od przodu podjechał? A czekaj, a powiedz mi... Czekaj, od przodu tutaj uderzyć w ten... Pod koła wjechać. Najpierw spróbuj pod kołami wjechać. To czekaj, to ja muszę tutaj wjechać, nie? No to... Czekaj, a może właśnie, moment. Kurde, nie wiem, czy on jest na tyle wysoki, bo myślałem, żeby odtąd jakoś, wiesz? Bo tak. Obok tego drzewa. No. Czy no, tym no. Budynku może od tej strony. Dobra, zobaczymy. To tyłem po prostu byś musiał wtedy. Tyłem, no. To zrobimy to tak. O. Pomóc wam? Masakra. Ojejku. Potrzebujecie pomocy? To znaczy... No, to jest taka nietypowa... Czekaj, słuchaj, Sharpie, no. Wcofaj się tam w ten ogródek. O, albo ten. Nie, ja moment. Myślałem, żebyś tam wjechał tyłem i wtedy spróbował mnie zepchnąć z tego płotu. Czekaj. Tutaj? No, znaczy nie tyłem, tylko tu tutaj przodem, nie? Wjechać no, przodem no, no. I tyłem potem, płotem. Dobra. Okej. Okay. No. Ta, no tutaj jest jakaś, naprawdę jakieś felerne miejsce. No. Moment. A, no tak. I dobra. O! Jeszcze troszkę. Troszkę, no. Proszę. No tak to się... Tak to się robi na tej wsi, no. Dobra.
Ale ktoś tu ma podwóreczko. Dobra, wracam do roboty, bo tam, bo my tutaj, ja tutaj stoję, a tam robota leży. Dobra. A jak tam ci idzie obsiewanie rzodkiewką? Prawie kończę pole 32. Dobra. To tam jeszcze będzie... Tam jeszcze są te dwa, co ci mówiłem, nie? Tak, 18 i 38. Dokładnie tak. Okej, okay, spoko. No. A coś wiesz, Mikołaju, może na temat tutaj, albo inaczej spytam, bo może, czy masz wśród swoich znajomych też jakichś innych pasjonatów lotnictwa, czy jesteś taki w swoim środowisku tutaj, wśród swoich przyjaciół, takim samorodnym pasjonatem lotnictwa? Takim samorodnym pasjonatem. Aha, czyli taki, no tak raczej komuś mówisz o samolotach, to tak nie bardzo raczej. No, no. Bo wiesz co, bo mnie interesuje jedna rzecz. I czy wiesz może jaka jest opinia w Irlandii na temat naszej słynnej polskiej szkoły lotnictwa w Dęblinie? Bo wiesz, pomyślałem, że skoro tam jakoś może się obracasz w tych klimatach, jakoś tak się interesujesz ogólnie, to czy może jakoś się interesowałeś tym, co myślą o naszej dęblińskiej szkole lotnictwa, chociaż to jest chyba bardziej militarka w Dęblinie niż tam, nie wiem, kurde, bo wiem, że z Dęblina właśnie tutaj nasz cały słynny Dywizjon 303 wyfrunął, tak mówiąc w cudzysłowie. Czy coś wiesz na ten temat może? Z historii, czy coś takiego? Szczerze nie wiem. Jeśli nie słyszałem, to ten, miał jakąś opinię na ten temat. No, widzisz, no kurde, tak to jest, no tam dupę ratowali tym Londyńczykom, no a tam się nic o nich nie mówi, no nic się nie pamięta kompletnie. Karpi, czy coś mam jeszcze wywozić? A momencik, już popatrzę. Nie, to już wszystko. Widzę, że opróżniłeś porządnie. No tam 3 tony tej soi to już niech zostanie, no bo to bez sensu wozić. O, mleko idzie do góry, mleko też. Ale dobra, to mleko to ja już sobie powywożę na spokojnie. Bo mleka trochę mam, a kurde z tymi beczkami jest też bez sensu, bo jest ta mała i potem jest ta na, żeby albo jako naczepa, albo jako wózek, nie, więc bez sensu. Dostałem przelew? Tak, dostałem przelew. A co to za przelew? Przecież jako mój podwykonawca to chyba mi powinna kasa iść, nie? Czy tobie szła? Nie, mi. A tobie szła, o widzisz, tak, dobra. Tak, jak ja sprzedaję, to mi. Dobra, i panie Jacku, panie sąsiedzie, i ile się należy? No, z 99% z tego będzie okej. Ale wujowy biznes. Dobra, bankrut, idę z torbami, rozłączam się. Grajcie se na razie. Oj, masakra. Nie, to co, to daj spokój. Dobra. Było pomóc w końcu, ja tobie. Oj tam, przecież tutaj wiesz, proszę bardzo, ode mnie symboliczne 5 dych. Nie, no przestań. Nie, ale nie odsyłaj, no proszę, no stary, no to kurde, zaraz będzie. Będzie na piwko. O. Ja to dziękuję bardzo. No. Oj, to. Niech się młodzież uczy. Niech się młodzież uczy, że sąsiad to nie złodziej. I że z sąsiadem to tutaj na Lubelskiej to się przeważnie kłóci o to, żeby wysłać, nie wysłać. No przelej, nie przelej. Przeleję ci, nie przelewaj, no przelej, nie przelewaj, no, no tak to wygląda, a nie jak to stereotyp zwykł mawiać, że sąsiad to złodziej i. Nie dość, że nie przeleje, to będzie jeszcze udawał, że nie ma za co przelać. No, także spoko, no. A Mikołaju, a powiedz mi, ty trafiłeś na mój kanał przez kanał wujka, czy jakoś tak po prostu dzisiaj gdzieś wyświetlił, coś szukałeś? Wyświetlił się, jak wpisałem fajny symulator, i spośród celi szukałem i ty mi wyszukiłeś. O kurde, widzisz, a ja myślałem, że ja mam widzów takich wspólnych z widzami z wujkiem Bohunem, bo dużo tam nie da się ukryć, dużo przeszło też, no ale to w takim razie, no, znaczy, że gdzieś tam się ta moja seria pojawia, dobrze wiedzieć, no. Ale mnie zaskoczyłeś, muszę przyznać, zaskoczyłeś. Ile? No, i bardzo, bardzo, no, bardzo się cieszę, że na tyle ci się spodobało, oczywiście, że chciałeś tutaj wystąpić na odcinku i pomóc na gospodarce. Ja pamiętam, że my kurde na początku jakoś teoretycznie ustalaliśmy, że to co jak jest gość na odcinku, no to co by mu się ewentualnie zapłaciło jakieś tam wynagrodzenie, no to na PGR przelewać, nie? Ale to widzę, że każdy o tym zapomniał tutaj. I ja i wujek.
No, także spoko. A powiedz mi, Mikołaju, jak to tam, ile ci zostało tej nauki jeszcze w tej szkole średniej i potem fru do tego, do samolotu? Mi został rok szkoły, a później już jestem wolny i mogę robić co chcę. Czyli matura przed tobą, coś takiego. Tak, w przyszłym roku. W przyszłym roku, no. A powiedz mi, jak wygląda matura w Irlandii? Nie wiem, czy masz jakieś porównanie z maturą z Polski, ale czy to się nazywa tak samo major, coś tam, czy jak? Leaving Aha. Cert nazywa. Jest trudne, czy trzeba się uczyć. To jest taki hop-siup, że się nie uczysz i zdasz, tam trzeba się uczyć. Aha. No Przez tak, cały no. rok. No, wiesz co, powiem ci tak, no, nie wiem jak to teraz wygląda, bo od czasu, kiedy ja, przepraszam, zdawałem maturę, no to ja miałem, no wtedy się mówiło na naszą maturę nowa matura. Tylko, że kurde, potem były jakieś tam zmiany, ja już potem tego nie śledziłem, bo miałem to serdecznie gdzieś. Ja się jedynie cieszę, że nie miałem obowiązkowej matematyki na maturze. Wy będziecie mieli obowiązkową matematykę? O. Matematyka, angielski, science. Czyli coś ścisłego, jakiś przedmiot ścisły. Tak, czyli przyszłość, przymocy ścisła. A jakiś taki jeden dodatkowy, który możesz sobie wybrać też, czy nie? Tak, mamy pięć dodatkowych. Mamy się gotowanie, albo lubienie w drewnie, albo w metalu. Ja pierdzielę, no. Jacek, słyszysz to? Jaka super Dobrze. sprawa. Jak się interesujesz stolarstwem, to nawet możesz na maturze. No, po prostu coś genialnego moim zdaniem. Czy kucharzem, nie wiem, no Tak. ekstra, no słuchaj, no bo u nas jest tak, słuchaj, ja byłem w technikum mechanicznym i ja, wiesz co, i matura, no matura, a egzamin na technika, na dyplom, no to są wiadomo, dwie różne rzeczy, no ale widzę, że tutaj to jakoś tak można nawet sensownie, że nie wiem, interesujesz się gotowaniem, no to proszę, tam jakiś, nie wiem, powiedzmy technik żywienia czy kucharz, okej, robieniem jakimś tam woodcraftingiem się interesujesz, no to tam możesz sobie Te przymioty, które się interesują. No, a to jest na przykład z takiego, nie wiem, z takiego stolarstwa, woodcraftingu, no to powiedzmy, to jest egzamin praktyczny, że coś tam robisz, czy tylko jakiś test odpowiadasz, no piszesz tylko, czy Praktycznie taki. musisz coś zrobić z tego. Musisz, Aha. masz projekt, cały rok musisz to zrobić, a potem przychodzi ten egzaminator i to sprawdza, ci daje ocenę. Kurde, no to tak jak u nas kiedyś prace dyplomowe były. To tam jak. Ale to było w technikum tylko, to było coś takiego, że po prostu no, zgłaszało się jakąś pracę dyplomową i potem ją trzeba było obronić, no nie wiem, tam różnie. U nas to mój brat, pamiętam, że jeden z braci, który był w technikum elektrycznym, no to on tam robił jakieś tam układy, układziki, jakieś takie bajery, no tutaj coś się pyknie, tam się pyrgnie, tu się zaświeci, tam zgaśnie, a tu wybuchnie, nie? Takie modeliki, zabawki, ale to, no takie rzeczy się kiedyś robiło właśnie na tym. Z kolei mój drugi brat, który znowu był technik, mechanik, a czy automatyk właściwie, no to on w ramach pracy dyplomowej, no to wyremontował sklepik szkolny, nie? Takie totalnie niezwiązane coś, no ale, no na coś takiego się zgodzili, to mu przyjęli, nie? Więc tak to jakoś śmiesznie wyszło po prostu, no. No ale to fajnie, bo teraz jest tak, że. A czy teraz, jak ja kończyłem technikum, bo tak jak mówię, ja teraz nie jestem w temacie już od paru lat, ładnych, prawie że 10 lat, no to. Na egzaminie na technika nie było już pracy dyplomowej, nie było czegoś takiego jak. No, egzamin praktyczny, tylko, a czy był egzamin praktyczny, ale to było coś takiego. Proszę rozpisać proces technologiczny remontu wała korbowego, łącznie z rysunkami i tak dalej, obliczenia. I to był ten, część praktyczna. A teoretyczna, no to był test wyboru ABCD, ABCD, coś takiego, nie? Więc, no, i jeszcze w dodatku ciężkie to było do zdania, bo żeby utrzymać wtedy dyplom, no to trzeba było mieć tam 75 albo 80%. Zaliczone. No, jakby ktoś pytał, ja nie mam dyplomu technika. Nie, ja nawet nie podchodziłem. Ja skończyłem technikum, ale nawet nie podchodziłem do tego. Także, no, tak to u mnie wyglądało. No i masz już tam jakoś coś inaczej.
Co będzie ci potrzebne z dodatkowych przedmiotów jakiś na maturę, na ten egzamin, aby właśnie do tej szkoły lotniczej się dostać? Jakie przedmioty będziesz musiał zdać, żeby móc startować w ogóle na... Startować na pilota, no. Tak nomen omen. Przedmioty ścisłe, matma, fizyka... No to na pewno. I to tyle, tak? No i angielski, musi być angielski. No, a resztę to już... Aha. Czyli tak. Podstawy. No, czyli tak, jeszcze raz. Podchodzisz do matury i... Obowiązkowo z tych przedmiotów wszystkich to musisz tak, a czy w sensie nie, że na pilota, tylko ogólnie, żeby zdać maturę. No to tak, angielski, science, jak powiedziałeś, matma, irlandzki, cztery, no. I te cztery wystarczą, żeby ogólnie zdać maturę, tak? Tak, a później masz jeszcze dodatkowe, aha, cztery. Ale to dodatkowe trzeba wybrać, czy nie trzeba? Trzeba wybrać chyba 3 z 4. Aha, 3 z 4. No to nie powiem, to rzeczywiście tutaj macie... 7 masz. Co? Jest 7 łącznie masz, tak? Egzamin. Tak. Łącznie z 7, no, no. No to jest co robić. Jest. No. I coś już wiesz, co z tych dodatkowych... Jakie 3 z tych dodatkowych 4 wybierzesz? Biznes, gotowanie i może chyba... Woodwork. O. No to biznes. Kurde, to ja miałem przez może 2 albo 3 lata coś takiego jak podstawy przedsiębiorczości. I to były takie podstawy przedsiębiorczości, na których uczyliśmy się pisać CV. No, no, no super. Raczej powinniśmy się uczyć odbierać CV, nie? Ale tak w skrócie mówiąc. No, ale widzisz, no kurde, nie ma opcji, żeby w Polsce zdawać maturę na przykład z podstaw przedsiębiorczości. Nie ma opcji, żeby zdawać maturę na przykład z kaszubskiego albo z, nie wiem, z gotowania, bo to wszystko jest na te technika rozdzielone, a teraz niby znowu technika są w cenie, że znowu są cenne dla młodzieży, no bo jak to się mówi, zawody przyszłości, które już są zawodami teraźniejszości, czyli grafik komputerowy, jakiś tam ktoś od systemów zabezpieczeń komputerowych sieci, administrator, i tak dalej, no to już kiedyś to się mówiło, że to jest przyszłość, no teraz to już jest teraźniejszość. Teraz moje właśnie, mój siostrzeniec i moja bratanica w tym roku mieli egzamin gimnazjalny, no i oni właśnie, no tak, bratanica dostała się do szkoły plastycznej, gdzieś tam do Tarnowskich Gór, no a siostrzeniec poszedł na elektronik tam, znaczy do szkoły elektronicznej, klasa jakaś tam coś z informatyką, no informatyka to wiadomo, to jest takie bardzo ogólne, ale coś właśnie z sieciami chyba komputerowymi, czy coś takiego, czy może nawet, czy programista, przepraszam bardzo, programista, tak, bo tutaj teraz właśnie rozkminiamy, czy poskładać mu jakiś dodatkowy komputerek z jakichś naszych trupich podzespołów, które gdzieś się walają po mieszkaniach, taki, żeby mógł sobie na nim programować po prostu, no, więc na programistę, no, podostawali się, no i to są takie kierunki, które, no, kiedyś to było, mówiło się, że przyszłość, a teraz... To jest no, już taka teraźniejszość, więc już na nikim tego wrażenia nie robi. No ale to tak jak mówię, to jest takie technikum i oni znowu będą mieli tak, że tu będą mieli osobno egzamin na technika, a osobno maturę. Chociaż w sumie jak tak pomyśleć, no to takie technikum wychodzi podobnie, no bo matura plus egzamin, no to można, myślę, poziomem trudności i jakby ilością tego całego materiału, który trzeba przyswoić, no to można by tak trochę porównać do tego, co wy tam macie, no, chociaż u was to jest jakby tak, że wszystko jest w ramach tej matury, no, a tutaj to jest rozbite na maturę plus na technika, no, jedynie z tą przewagą, że można do technika w ogóle do egzaminu nie podejść, a jak się zda maturę, no, to i tak się ma tam, powiedzmy, średnie maturalne, z tym, że no, tak jakby po jakiejś tam szkole, powiedzmy, ogólnokształcącej, no, coś w tym stylu. No, no, tam mówi, że wybrałeś biznes, między innymi, no, to na pewno też jakoś się przyda. No, myślę, że taki przedmiot się zawsze w sumie przyda, bo to nigdy nie wiadomo. Może kiedyś swoje linie lotnicze otworzysz. Chciałbym. No, jakiś taki malutki przewoźnik, coś tam lokalny. No, wiadomo, no, ci giganci też od czegoś zaczynali kiedyś. Dokładnie. No, także tak to jest. A powiedz mi, jakie są... No, to może troszeczkę wchodzę na grząski grunt i drażliwy temat, no, ale interesuje mnie, jak to tam jest w Irlandii. Dobra, mów,
umówmy się w Irlandii, no bo ty tam mieszkasz, więc nie będę uogólniał do zachodu. Jak to tam w Irlandii wygląda z kontrolą bezpieczeństwa na lotniskach po tych wszystkich incydentach jakichś, które praktycznie można powiedzieć rokrocznie się gdzieś tam z udziałem jakichś, niekoniecznie sam, katastrofy tam, jakieś zamachy z użyciem samolotu, że tak powiem, no ale jednak od 2001 roku no to jakoś tak wszyscy są czujni. Kurde, i teraz tak, rozwlokłem to pytanie i zapomniałem jakby tego sedna, o które chciałem spytać. Jak to wygląda pod kątem takim, kurczę, jakby to ugryźć, bo ja tutaj już też z zamyślenia krążę ciągnikiem po farmie, moment. Bezpieczeństwa? Co? Bezpieczeństwa? No tak, bezpieczeństwa, tylko wiesz, czy jakoś to jest tak, że... Przepraszam, że tak zabrzmie, jeżeli chodzi o wszystkich wrażliwych widzów na temat terrorystów, uchodźców czy coś takiego. Czy w Irlandii na lotniskach jest coś takiego pod kątem bezpieczeństwa, że jakoś tak ci, którzy, nie wiem, na tym check-inie sprawdzają, jakoś tak uważniej na przykład sprawdzają osoby o odmiennym niż europejski kolor skóry, no. Znaczy, wiadomo, chodzi mi o odcień skóry. Nie sądzę, czuję każdy bardzo miły i każdy patrzy na siebie, a nie patrzy na innych osób, więc każdy jest tutaj... Równo. Tak, równo. Mhm. No to super, bo wiesz co, bo pytam o to dlatego, bo u nas to jest, wiesz co, u nas to jest teraz... no co ci będę mówił, no na pewno wiesz, masz jakieś tam media, czasami zajrzysz co tam się w Polsce dzieje, no to jakieś tam powiedzmy odniesienie masz, nie? Tylko nie ma czegoś takiego, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, śniady, jest kurde, ma paszport z Iranu, czy z Iraku, czy nie wiem, z innego tam jakiegoś, z dalekiego wschodu, czy tam bliskiego wschodu właściwie kraju paszport, no to jest jakoś, nie wiem, bardziej podejrzliwie go tam patrzą, tylko wszyscy są pod kątem bezpieczeństwa sprawdzani tak samo. Tak samo. No to super, no to... Jak jest czysty, to jest dobry. No. No właśnie, chyba że ktoś ma jakąś tam przeszłość, nie? Jakąś kartotekę. No, właśnie, no to wtedy inaczej, nie? W ten jak sposób. Jest czysty, to cię traktują jak każdego innego. No. A powiedz mi... Dobra, powiedz mi, jak Irlandczycy, bo teraz już chyba nie ma takiego dużego przypływu Polaków, nie? Takich imigrantów z Polski. Już tak dużo chyba osób nie przyjeżdża na stałe do Irlandii, jak kiedyś jeszcze. Jak ogólnie Irlandczycy patrzą na Polaków pod takim kątem, że na przykład na takiego ciebie, który żyje już tam bardzo długo, kilkanaście lat, a kogoś takiego, kto, nie wiem, jest od kilku lat, albo dopiero co właśnie przyjeżdża i twierdzi, że zamierza tam osiąść, powiedzmy, czy jakoś tak z niechęcią, co o nas myślą? To mnie ciekawi tak właśnie z pierwszej ręki, a nie tam czytając jakieś Newsweeki, gazety wyborcze, czy jakieś tam zeznania anonimowych po prostu narzekaczy w internecie. Jak to wygląda? Jest dobrze. To jest naród bardzo dobry, oni cię przyjmą. Oni się posmieją i są dobrze nas tu traktują. No to super, no to fajnie. Bo wiesz co, zauważyłem, że jest taka tendencja, że imigranci z Polski to jest takie, rodzi się taka opinia, skrajnie zupełnie dwa różne obozy. Na przykład, podam przykład mojej drugiej z kolei kuzynki z Anglii, tym razem z Shirebrook. No to tam jest tak, że to, co od niej słyszę, to jest kompletnie się rozmija z tym, co słyszę na przykład albo czytam gdzieś w gazetach, czy na jakichś portalach internetowych, czy gdziekolwiek po prostu indziej. No i to wygląda w taki sposób, że taką pracę jak sprzątanie na dworcu, jak zmywak, taki ten stereotypowy, taki często wymieniany zawód zmywak w restauracji, no to jest taka robota, której Anglik się nie złapie i jeżeli jest jakiś wolny Polak, no to oni wtedy wolą takiego Polaka właśnie tam puścić i niech sobie tam myje, sprząta, zamiata i tak dalej, nie? Ale z kolei wiesz, w niektórych mediach, które jakoś kreują jakieś takie globalne poglądy, takie
które wypada mieć, no to jest tak, że oczywiście wcale tak nie jest, że jak Polak jest dobry, no to wiadomo, no to jest wszystko okej. No ale widzisz, od mojej kuzynki mam coś takiego, że żaden Anglik nie ruszy dupy do brudnej roboty. Przepraszam cię, Jacku, mam nadzieję, że nie bolało. Nie. Nie ruszy dupy do brudnej roboty, bo wie, że przyjdzie Polak, za dużo niższą stawkę pracować, Anglik sobie rąk brudzić nie będzie. Wiesz, i dla mnie to są sprzeczne sygnały. No ty co prawda nie jesteś w Anglii, tylko w Irlandii. No ale to tym bardziej właśnie mnie to zastanawia, jak to wygląda w Irlandii na przykład. Załóżmy, nie wiem, przyjeżdżam do ciebie i mówię, że chcę tam, nie wiem, no powiedzmy, wszystkie formalności mam załatwione, chcę tam pomieszkać przynajmniej ileś tam lat, znalazłem robotę, powiedzmy tam teoretycznie tam, gdzie ty pracujesz, coś takiego. No i zaczynam od jakiegoś tam, powiedzmy, stanowiska. Wiesz co, ja tutaj nie chcę sugerować Irlandczykom jakiegoś ksenofobii czy rasizmu. Broń Boże, nie chodzi o to. Ja po prostu wiem, jak ludzie, ogólnie ludzie, nie że Irlandczycy czy Polacy potrafią mieć niechęć do kogoś. Ja to wiem na przykład po Ukraińcach u mnie w firmie, chociaż akurat u nas w firmie Ukraińcy byli w porządku, raczej tacy robotni. No ale wiesz, to jest tak, że o dobra, przyszedł Polak, zatrudnił się, ma tu jakąś tam, nie wiem, mieszkanie, gdzieś tam jakąś metę, chociażby tymczasową, osiadł, chce tu pracować, chce tu pomieszkać, może zostanie na stałe, okej. No to jest tak, że z tytułu tego, że on zaczyna i nie wiadomo, co się po nim spodziewać, dostaje po dupie, żeby po prostu sprawdzić, czy on rzeczywiście jest na tyle twardy, że zostanie, czy jest traktowany jak każdy inny nowy pracownik i nieważne, że to jest Polak, no. Tak, jest różnie, ale bardziej jest tu jest ten traktowany jak normalny człowiek. Mhm. Jak normalny człowiek, nieważne, że to jest Polak, nieważne, że to jest Irlandczyk. Ale Iranie to jest naród bardzo leniwy, więc Polak potrafi, więc sobie Polak jest lepszy od Irlandczyka. No czyli na przykład, jak nie wiem, mieszkasz w Irlandii, zepsuje ci się lodówka, wzywasz fachowca, no to jest duża szansa, że przyjdzie Polak. Dokładnie. No to kurde, kiedyś w Usterce był taki jeden odcinek w TVN-ie. Właśnie akcja się działa gdzieś tam, nie wiem, czy w Irlandii, czy w Anglii, w każdym razie gdzieś na wyspach właśnie, nie? No to dzwoniła babka po fachowców, no to chyba z pięciu, znaczy czterech na pięciu to byli Polacy, nie? Jakiś hydraulik, coś takiego, nie? Dokładnie. Tu ich jest sporo w Irlandii. No wiesz co, powiem ci tak, no bo ostatnie lata w Polsce to ja mam takie wrażenie, że właśnie strasznie zaczęło się takich ludzi, którzy mają fach w ręce, taki praktyczny fach, nie? Typu właśnie hydraulik, mechanik samochodowy, nie wiem, może być i kucharz, ślusarz, tokarz, frezer, jakaś ogólnie obróbka, powiedzmy skrawaniem, coś takiego, no to nie powiem, no było to bardzo marginalizowane. Jak ja szedłem do technikum, no to było tak, że do technikum, co ty po tym technikum, w ogóle co będziesz się uczył, mierzyć suwmiarką, będziesz się uczył, nie wiem, mierzyć tam jakimś, kurde, przyrządem do pomiarów na zginanie wytrzymałościowych, kurde, takie pierdoły, hartowanie stali i tak dalej, bo była moda, że sporo ludzi wybiera, młodzieży wtedy wybiera licea ogólnokształcące, bo to po pierwsze trzyletnie, po drugie łatwiej się dostać na jakieś studia czy coś, no ale z drugiej strony na przykład sporo takich ludzi po technikum, którzy może nawet, czy nawet po zawodówce, niekoniecznie po technikum, ale nawet po zawodówce, sporo takich ludzi, nawet moich znajomych, no to wyjeżdżało za granicę i różnie i do Holandii, i do Irlandii, i do Anglii, no gdzie po prostu była jakaś robota, przeważnie zaczynało się od robot sezonowych typu ogórki w Holandii, które nie dawały spać, tak mi kiedyś kumpel opowiadał, nie dawały mu spać ogórki, bo on miał baraczek koło tej szklarni, tej folii takiej z ogórkami, no to nie mógł spać w nocy, bo on je tam jakoś sadził czy obsiewał, nie pamiętam jakie to były, czy gruntowe, czy nie gruntowe. No ale on je obsiewał wieczorem, one rano były do zbioru i nie mógł spać, bo słyszał jak rosną. W jakimś takim styropianie to było. No, ale potem tam został na dłużej, ale już na przykład tam, nie wiem, no połapał
połapał jakiś taki praktyczny fach, nie pamiętam co dokładnie, zabijcie mnie, czy to był właśnie jakiś taki, no coś takiego, że po prostu no konkret, czy odkurzacze naprawiał, kurde już nie pamiętam, z takich właśnie rzeczy, które raczej były w Polsce marginalizowane, że to tam wiadomo, inaczej się patrzyło na takich ludzi z praktycznym fachem, teraz to właśnie się powoli zmienia w końcu, nie? I to tak jak mówisz, właśnie sporo osób wyjechało, takich dobrych fachowców. Teraz nawet się gada, że lekarze będą powoli wyjeżdżać za granicę z Polski. Bo to i zarobki, i w ogóle służba zdrowia jest taka, że no, pożal się Boże, dużo nauczycieli też... Jeśli wyjadą, to będziemy mieć z Ukrainy lekarzy. No, dokładnie. Chociaż wiesz co, u nas w Katowicach jest ortopeda, który jest Pakistańczykiem. I to jest jakiś tam profesor, nie, w ogóle. Moja Iwonka właśnie raz była do niego zapisana, do tego ortopedy, nie. Ogólnie była tak sceptycznie nastawiona, bo jej lekarz był wtedy na jakimś urlopie i musiała do niego iść. Miał właśnie takie typowe właśnie arabskie imię i nazwisko. No, ale powiedziała, że dobry fachowiec, nie. I tak potem rozkminialiśmy właśnie, nie, że co on tutaj szuka, przecież spokojnie mógłby też być dobrym lekarzem gdzieś jeszcze dalej na zachodzie, nie, niż takiej Polsce, która jakoś no, przychylna nie jest tego typu, właśnie tam powiedzmy. O to chodzi, że dużo ludzi bardziej właśnie woli być w Polsce niż za granicą ze względu na nasze podejście. Takie, nie chodzi o to, że co to rasowe, tylko chodzi o takie spokojniejsze podejście niż w Niemczech, niż w innych właśnie zachodnich krajach. Też pytałem raz faceta z Mołdawii bodajże, Warszawy, chyba z Mołdawii, ale nie pamiętam. I się go właśnie pytałem, bo czy on znał Polski, bo on tam był chyba półtorej roku w Polsce i mówił po prostu perfekcyjnie po polsku. No. I ja mówię, czy on znał wcześniej Polski. No nie, że jak tutaj przyjechał, to się nauczył. Ja mówię, że świetnie się nauczyłeś. Mówię, ale to skoro polskiego nie umiałeś, to mówię, nie, czemu sobie nie wyjechałeś? Mówię, na przykład do Niemiec, do pracy, czy gdzieś. O, mówi, słuchaj. Mówi, ja tam trochę, mówi, więcej zarabię, ale tak, mówi, dalej mam do domu. Mówi to po pierwsze. No. A po drugie, mówi, podejście Polaków jest zupełnie inne, mówi, niż u Niemców. Ale pod jakim względem inne? Tak, że co, że nie są tacy, że z batem stoją, czy... No, dokładnie. Że tak, tacy spokojniejsi jesteśmy i że, no, bardziej tak po swojemu się czuję. Tutaj a niż, czekaj, jeszcze raz, tak... to lekarz, tak, też? Nie, czy... nie. To on tam ten w ogrodnictwie. Aha, w ogrodnictwie. No bo widzisz, to też jest różnie, nie, u nas, bo ja to mówiłem też, wspominałem o tym teraz na Mieszczuchu ostatnim, jak gadałem ze Świerszczem, bo on tak chwalił pracę w Castoramie. Ja mu się wcale nie dziwię i ja mu wierzę, bo słyszałem na temat Castoramy bardzo dużo dobrych opinii. No ale to tam, kto oglądał poprzedni odcinek, ten wie. No i widzisz, to jest tak, kurde, różnie, nie? Bo tu ogrodnictwo, okej, okay, ale na przykład jeżeli chodzi o jakąś taką pracę typowo umysłową, no to widzisz, u nas my się śmiejemy z ludzi pracujących w korporacji, że to są korposzczury i tak dalej, tylko wiesz, tego typu rozwiązanie, ja też ostatnio z kolegą właśnie na ten temat rozmawiałem, kiedy strasznie cisnęliśmy po kilku operatorach komórkowych, którzy tak okropnie zaczęli traktować swoich pracowników po prostu, że no stwierdziliśmy, że tu się robi w tym segmencie powoli malutki obóz pracy albo i kołchoz. Tylko że widzisz, takie korporacje, gdzie się siedzi w boksie i tak dalej, no to jest zrobione wszystko po to. To są przeważnie zespoły kilkuosobowe, które tam ogarniają jakieś tam przydzielone zadania. Ale po to właśnie jest kilka osób, żeby jednej osobie, każdej jednostce w tej grupie było po prostu lżej. A u nas to jest, wiesz co, u nas to jest tak, że na przykład idziesz na studia, no to masz marketing i zarządzanie, gdzie na logikę patrząc to są dwie rzeczy, które się ze sobą totalnie gryzą. Bo jeżeli ktoś ma do zarządzania na przykład budżet i przy okazji jest specem od marketingu, no to on chyba się rozdwoi, no bo zobacz, jesteś od zarządzania, no to musisz to jakoś trzymać wszystko w ryzach finansowo i tak dalej. Jesteś od marketingu, no to trujesz dupę temu od zarządzania, że potrzebujesz więcej pieniędzy na kampanię reklamową, bo przyniesie powiedzmy lepsze korzyści. I powiem ci, gadałem z kilkoma osobami i każdy właśnie mówi, że to jest strasznie
bez sensu. Marketing i zarządzanie, tak połączone jako jeden kierunek, powiedzmy, nauczania, nie? I u nas w Polsce tak jest. Ja na przykład jestem, moje stanowisko nazywa się kontroler jakości węgla odpadowego, produkcji węgla odpadowego, a zajmuję się też, robię też rzeczy, które powinien robić laborant. Czyli po prostu, jakby nie patrzeć, robię też, muszę robić też rzeczy, które powinna robić już druga osoba, która byłaby ze mną zatrudniona w to miejsce, nie? I zauważyłem, że właśnie są takie rzeczy w Polsce, że tu może, wiesz, gdzieś jest spokojniej, zależnie pewnie od branży, ale jest też dużo takich miejsc, gdzie obszarów, gdzie po prostu, no robi się straszny obóz pracy, nie? Straszny taki, kurczę, no nie powiem kapitalizm, bo do kapitalizmu nam daleko, no ale takie, kurde, wiesz, byleby wydusić tego człowieka na maksa po prostu, albo zrobić tak, dać mu takie wymagania, żeby przypadkiem nie wypracował sobie premii, nie? Premia, okej, może mieć premię pod warunkiem, że zrobi niemożliwe, no. Tak coraz częściej zauważyłem się w niektórych obszarach zdarza, nie? Więc tutaj, wiesz, no, to też zależy od tego, nie? Zależy też po prostu od, no, branży po prostu, w której to się, wiesz, porusza, nie? Ja tak kiedyś właśnie mówiłem, że sporo osób tak chwali ten Zachód, że tam jest tak lepiej, no i tak sobie zawsze myślałem, że no wiesz co, no po pierwsze swego tam cudze chwalicie, swego nie znacie, a po drugie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? No ale okazało się, że w niektórych tam, powiedzmy, jakichś aspektach, no chociażby tej pracy takiej zespołowej, no to my jesteśmy czasami naprawdę daleko, nie? Bo to jest tak, wiesz, no kurde, jak dziwią się czasami u nas na zakładzie. Powiem ze swojego podwórka, żeby nie było, że coś tam wymyślam. Dziwią się czasami na zakładzie, że ktoś, kto ma czyścić, powiedzmy, jakiś poziom sortowni, nie wiem, kurde, 4 metry kwadratowe, robi to przez całe 8 godzin. Że tam przechodzi kierownik, powiedzmy, zmiany, patrzy, jakiś tam, nie wiem, kurde, Zbyniu, szoruje tą łopatą, nie? Przechodzi tamtędy za 3 godziny, a on jest pół metra obok z tą łopatą. I wiesz, to jest takie, że niby dobra, leń, okej, robi wszystko, żeby wiesz, nie? Żeby tutaj, nie narobić, a zarobić. Dokładnie, dokładnie tak, nie? Tylko z drugiej strony tak sobie myślę, czy to jest takie naprawdę aż mega złe podejście, bo jak ja czasami widzę, jak się szanuje ludzi, którzy dają coś od siebie, chcą po prostu, no, chcą dobrze, chcą zrobić robotę jak najszybciej, spokój, zrobić porządnie, to jak ja widzę, jak się takich ludzi szanuje, no to wiesz co, no to niektórym się po prostu czasami nie dziwię, że pracują w taki sposób, no takie, wiesz, takie, no, no nie powiem, że ni w 5, ni w 10, no bo wiesz, no dostał zadanie, dobra, wysprzątaj to, no to idzie to sprzątać, no a że mu to zajmuje 8 godzin, no to wiesz, no to spoko, nie? Ja swego czasu też starałem się jakby, a musiałem się napić, bo mi zaschło już w gardle, starałem się jakby pokazać po prostu, że no na czymś tam mi zależy, na robocie mi zależy, powiedzmy, nie? No to wiesz co, no to okej, wszystko było ładnie, pięknie, no ale to potem było, wiesz co, nie? No to dobra, to niech tam pojedzie pobrać Dawid. A dlaczego? Dlaczego ja? Ja jestem po nocce. I mam rano jechać od razu ten, no bo tutaj pan tutaj jest dobry i tak dalej, pokazał, że potrafi i ten, nie? No mówię, ale dobra, dokładnie, tutaj, tak. Wiesz o co chodzi, nie? Pokażesz coś ten, no to potem nie docenią tego, tylko cię jeszcze bardziej, wiesz, zniszczą po prostu. Ja nie mówię, że na Zachodzie tak nie ma. Może nie to, że zniszczą, tylko że wykorzystują. Tak, prostu, dokładnie, nie? No wyżną cię jak szmatę po prostu. Pracowałem, pokazałem, że dobrze pracuję i tak dalej. Ja po 3 miesiącach zarządzałem ludźmi, którzy tam pracowali w tej firmie po 3-4 lata. No. Ja po 3 miesiącach pracy. No i tam było to awantury troszeczkę, ale to już tam nie było. No i wiecie, no wszystko ogarniałem tak jak trzeba. No. Potem już się kończyło czasami tak, że pracowałem po 20 dni bez przerwy. Bez żadnego wolnego, no bo musiałem, no bo nie było, akurat nie miał kto przyjść. No to musiałem siebie ustawiać i było wyjście, nie? No. Nikogo to nie interesowało, kogo ja tam do pracy ustawię, nie? No, dokładnie. No, także to jest właśnie takie, a wiesz, no a potem jest tak, że pokażesz, że się da, oni cię wykorzystają,
ty się wiesz, będziesz, to, wiesz, no chcesz być w porządku, robisz, zapieprzasz, nie chcesz, żeby ktoś tam powiedzmy miał gorzej, no to robisz nawet za niego i tak dalej, a potem ci przyjdzie taki moment, że ci, tak jak tutaj jednej ze znanych mi osób, znajomych mi osób, po prostu, no, pierdzielnie przepuchlina na odcinku lędźwiowym w kręgosłupie i co, no i pójdziesz na L4, a pracodawca będzie tylko patrzył, kiedy z L4 wrócisz, żeby ci od razu rzucić wypowiedzenie, no bo już jesteś bezużyteczny, no to jest, wiesz, narobisz, no tak to jest, no niestety, dlatego ja, wiesz co, ja zawsze mówię, że iść do roboty, zrobić swoje, no wiadomo, zależy, no to też trzeba sobie wyczuć, nie, czy można sobie pozwolić na to, żeby się postarać, bo wiesz albo przeczuwasz, że może być jakaś z tego korzyść, a jeżeli po prostu nie ma innego wyjścia, trzeba pracować, no ale robić najlepiej swoje, no bo nikt tego nie doceni, nikt tego jakoś, nie wiem, nie wyegzekwuje na plus, no to najlepiej faktycznie zrobić tylko swoje i spokojnie, i do domu, dziękuję, do widzenia, no. Także... Ja kiedyś tak właśnie myślałem też, że człowiek to jest taki potrzebny w pracy i tak dalej, że często bez tej osoby to firma może podupać. Tak właśnie myślałem o świętej pamięci moim teściu, który jako pierwszą pracę swoją zaczął i zakończył w tej samej pracy. Mm-hmm. 40 lat pracował w jednym zakładzie. Skończył właśnie już tam jako taki główny kierownik. No i ja mu kiedyś powiedziałem, mówię, że po tylu latach pracy, to nie wiem, jak ten zakład mówi, bez ciebie co poradzi tam, jak ty mówi na emeryturę pójdziesz. Mówi, nie ma ludzi niezastąpionych, oni mówi, nawet nie poczują, mówi, że ja tam odejdę, że o czym ty mówisz. No, też coś w tym jest, no wiesz co, ale to kiedyś tak często było, no mój ojciec też, no, hajtnął się z moją mamą, przyjechali z Warmii na Śląsk za moim wujkiem, bo najpierw mój wujek tu wyjechał, poogarniał robotę. Tego mi ojciec nie opowiadał, ale właśnie mi wujek opowiadał, jak to było, że mój ojciec tutaj znalazł pracę. No to jest tak, jakbyś wziął serial Zmiennicy albo Alternatywy 4 po prostu i przerzucił to do realnego po prostu życia, no bo tak to wyglądało. Tu odpowiedniej osobie flaszkę bałtyckiej, tu tutaj odpowiedniej osobie żyto i wiesz, nie? I heja, podpis gotowy, tylko coś tutaj śmisnąć, napisać. No i mój ojciec tak samo, no on dostał tą pracę, co prawda na przeróbce, czyli na powierzchni, nie pod ziemią, no ale no do emerytury przerobił. Tak to kiedyś często tak było, że jak ktoś się chwycił roboty, no to się działo. To już nie zmieniałeś. Bo dzisiaj to jest tak, że jak masz w przeciągu roku 3 pozycje w CV, to już jest ło. Widać, że kurde wybredny, że chce, że ciągle szuka, nie? No to jest, my już się, ale wiesz, za dużo też nie można było. Też nie, no bo to wiadomo, no. Bo my już się śmiejemy z moją przyszłą żoną, bo jej koleżanka, już mówimy, tak się śmiejemy, że mówię, słuchaj, to CV to tak ładnie wygląda na jednej kartce, a nie na trzech. jak ty odpiszesz swoje, wiesz, doświadczenie zawodowe, gdzie pracowałaś. No, to też wiadomo, no, to też potem zależy właśnie, jak często i tak dalej, nie? No, ale ona po prostu bardzo szybko się wypala zawodowo. No. A to są tacy ludzie. Ja mam też właśnie takiego znajomego, właśnie mąż od tej wokalistki, z którą tworzyłem zespół, nie? No to on jest taki, że on po prostu, no kurwa, chcę nowe wyzwania, ja pierdzielę, no. To, dobra, tu już mam 20 ludzi pod sobą, wiem, że wyżej nie podskoczę, no bo wyżej to już jest, kurde, jakiś prezes, tam dyrektor z Ameryki. No to tam z tych, no to dobra, no to szuka dalej, nie? I mówi, no to potem, a zresztą mi się te służbowe auto już nudziło, już nie chcę tej Alfy, ten, nie. Już bym se pojeździł czymś innym, no także tak to jest. Mikołaj, tutaj wiesz, nie, że my tutaj o tobie zapomnieliśmy, to nie ma tamto. Tylko taki temat był, ale miałem jeszcze jedną rzecz zapytać i tak to zwlekałem, ale w końcu nadszedł ten moment i mogę zapytać. Słuchaj, mieszkasz w Irlandii, tam gdzie mieszkasz, to jest jakieś takie miejsce, gdzie jest jakieś skupisko Polaków, czy to tak jakoś, nie wiem, że masz po prostu w sąsiedztwie Polaków, czy raczej nie? Tak, tu jest sporo Polaków w każdej miejscowości, aż przynajmniej 5 Polaków, więc tu jest sporo, ich jest. Mhm. No, czyli to... Właściwie to nawet jak ktoś teraz by tam gdzieś przyjechał i tam powiedzmy się dostał, no to można powiedzieć, że czuje się dosyć tak, może się czuć, no,
No troszeczkę lżej polsko, no, że zawsze będzie ktoś, do kogo można te siemanko kurwa powiedzieć, nie? Tak, naszą taką prawdziwą słowiańszczyzną, no polszczyzną. A ty kupisz wszystko w polskich sklepach, więc kupisz wszystko, co chcesz. Wszystko, co jest w Polsce, kupisz w polskich sklepach tam, tak? Dokładnie. No, no to super. A właśnie, bo to jest ciekawe. Podobno w Irlandii takie normalne, zdrowsze jedzenie jest dużo droższe od takiego, nie wiem, bo na przykład moja dziewczyna, jak była w Irlandii u swojej siostry, no to u nich się nie kupowało takiego fajnego naszego polskiego chleba, tylko kupowało się coś w stylu chleba tostowego takiego, że tam oni to jedli tak jako takie normalne żarcie i ogólnie podobno strasznie niezdrowo się Irlandczycy odżywiali. To był jakoś rok, kurde, 2009-2010, jak ona tam była. I wiesz, i to jest jakoś tak, że to, co jest zdrowe na przykład, to u nas w Polsce, nie wiem, teraz masz sezon na polskie pomidory i to od razu widać, nawet w głupiej Biedronce widać, że te pomidory są już lepszej jakości i teraz w sezonie one są tańsze nawet, nie? Tam powiedzmy, nie wiem, 4 czy 5 zł za kilo tam pomidorka malinowego, powiedzmy. Coś w tym stylu. I mamy jakby taki dostęp do tego zdrowego jedzenia tak naprawdę wszędzie. Jak to wygląda w Irlandii? Czy to faktycznie jest tak, że tam na zachodzie w Irlandii się gorzej odżywiają, bo normalne takie jedzenie jest zdrowe, znaczy drogie, droższe niż takie jakieś popularne, czy jak? Czy ogólnie to nie jest prawda i Irlandczycy ogólnie raczej zdrowo się odżywiają? To jest prawda. Irlandczycy się bardzo źle odżywiają, ale ceny są normalne. Liczą droższe. Widzę, że Jacka nam wyrzuciło z gry. No, ale to już my też będziemy kończyć powoli, bo tu już wyobraź sobie, że mija godzina 20 minut naszego spotkania dzisiaj. Ale szybko zleciało. Strasznie, no to jest, wiesz co, powiem ci, że mi dużo szybciej leci na mojej tej serii Mieszczuch niż czas, niż jak nagrywam Sąsiadów. Jakoś jak nagrywam z wujkiem Sąsiadów, to tak szybko mi ten czas nie leci, ale tutaj to jest naprawdę, tak się rozmawia, to mi to tak zawsze zleci, że po prostu masakra. Jak to tam stoisz z robotą? Pole numer 38. A no to spoko. Widzę, że tak akurat sobie te siewy rozłożyłeś tutaj fajnie. Nie za szybko, nie za wolno, tak. Mamy czas. No dokładnie, dokładnie. Ja tylko jeszcze kombajn odstawię i pod kolejne pole. No i będziemy się powolutku żegnać już tutaj dzisiaj, no bo ja też nie mam za dużo czasu, żeby renderować dłuższe materiały. Przyznam się szczerze, że kiedy renderuję materiały Sąsiadów, te nasze dwugodzinne, to zawsze to jest dla mnie takie, kurczę, że muszę sobie specjalnie rezerwować czas na to, kiedy puścić ten materiał, no bo, a czy wyrenderować, no bo nie z wszystkiego, jeżeli chodzi o komputer, to z pełnego dobrodziejstwa tego komputera niestety nie da się skorzystać podczas renderowania, no bo komputer jest wtedy 100% obciążony. A tutaj czasami różne rzeczy wymagające procesora, związanego głównie z fotografią, trzeba robić, więc im, nie powiem, że im krótszy materiał, tym dla mnie lepiej, na pewno wygodniej. No a te takie, myślę, półtorej, godzina 20, półtorej, no to już jest tak akurat na mieszczuszka, myślę, optymalnie, no. Dobra, ja tutaj sobie postawię kombajn, żebym wiedział tylko o co chodzi. I Mikołaju, tak jak stoisz tam gdzieś, teraz widzę, objeżdżasz zagon, możesz sobie zatrzymać się, zgasić silnik. I zapraszam tutaj do mnie jeszcze raz na gospodarkę. To oczywiście, no, będziemy powoli tutaj kończyć, pożegnamy się z widzami. Kochani, słuchajcie, pierwszy taki gość na moim odcinku, który no nadawał tutaj ze mną z zupełnie innej strefy czasowej. Co prawda może nie jakiejś odległej, bo tylko godzina wstecz, no ale jednak z innego zakątka Europy. W dodatku jeszcze, no chyba jeszcze nigdy nie rozmawiałem, powiem ci, z kimś, kto tutaj by się interesował lotnictwem do takiego stopnia, że aż chce być po prostu pilotem, no. Także dzięki ci wielkie, Mikołaj, za obecność. Dziękuję ci, Sharpie, za zaproszenie do gry. No, nie ma sprawy. Cała przyjemność, słuchaj, po mojej stronie. No i co? No słuchaj, jeżeli nie masz nic przeciwko temu, no to ja twoje zgłoszenie, które wysłałeś do odcinka, przerzucam jakby znowu na koniec kolejki. Jeżeli będziesz miał ochotę, no to oczywiście jeszcze na odcinku tutaj na serii mojej solowej razem zagramy. No nie wiem, Jacek chyba już, nie wiem, nie da rady może wejść.
więc tak, no, Jacek ma ostatnio problemy, słuchajcie, z internetem, więc tutaj też nie będę go absolutnie winił. Pożegnam się z wami w razie czego w imieniu również Jacka, ale na koniec jeszcze tylko chcę wam pokazać coś, o czym ciągle wiecznie zapominam. Słuchajcie, jest tutaj to pole 76. Pod którym... O, jest, Jacek wrócił. Jestem. Jeszcze na samą końcówkę. Dobra. I słuchajcie, tutaj pod polem 76 działeczka kosztuje 229 tysięcy, czyli no mnie spokojnie już w tym momencie na tą działeczkę stać. Okej. No to wchodź. Bo ja tu właśnie już ostatnie słowa na odcinku. To już kończymy? Tak, tak, tak. Już jest godzina, półtorej godziny. Co to jest? No, no nie, no ja nie chcę teraz, tak, no wiesz co, ja wiem co to dla nas, no, tylko ja nie chcę, wiesz co, sobie robić długiego materiału, bo znowu, tak jak ostatnio, 98% renderowanie sąsiedzi i wyskakuje mi błądzenia miejsca na dysku i wszystko od nowa, nie? Także wiesz, tak to jest. Ciągle właśnie się waham nad tą działeczką, czy to 76, czy tam, kurde, pod tym lasem. Ja od ostatniego odcinka już mówię, że tam pojadę na koniu wam pokazać, jak to wygląda, to zdecydujecie w komentarzach, a kuźwa, wiecznie się zawsze zagadam z gościem i kurde, no zapominam o tym, nie ma na to czasu, no nie wiem, no kto gra na Lubelskiej, to najwyżej mi. No teraz, tylko poczekam, aż się synchronizujesz dobrze do końca. A, bo jeszcze wchodzę? Tak, jeszcze wchodzisz. No, to ty nie wiesz, znaczy, że wchodzisz? Nie, przepraszam, inaczej, czy już wchodzę? Tak, już wchodzisz, już jest synchronizacja, już od minuty jakoś mniej więcej. Procenty nie wyskoczyły. A, no to tak jest na początku, no. Musisz poczekać. No, dokładnie tak. No, słuchajcie, jeszcze raz, Mikołaj jest z Irlandii, dla mnie to super, bo ja tego jeszcze nie wspomniałem ci dzisiaj, ale bo wiesz co, ja mam tak w punktach napisane mniej więcej, jakie tematy poruszyć w razie czego. A to przy okazji jeszcze teraz ciebie spytam, skoro tutaj Jacek się synchronizuje z nami. Jest taki popularny gatunek muzyczny, muzyki celtyckiej, nie? W Irlandii tam też ten Lord of the Dance i tak dalej, to tam też i klimaty irlandzkie, taka typowa muzyka taneczna. Powiedz mi, czy w Irlandii jest, powiedzmy, w ciągu roku jakieś takie święto, gdzie taką muzykę celtycką, właśnie jakieś tam, wiesz, harfy, flet, dudy, takie instrumenty oczywiście, nie mówię o prezydentach, się wykorzystuje. Czy na przykład na święcie świętego Patryka jest jakoś to bardziej tak kultywowane, że właśnie też jest ta muzyka tradycyjna irlandzka? Tak jest. Tu jest na dużo świętach, to nie tylko muzyka, to jest w pubach, w barach, jest taka muzyka codziennie. No to super. No to w sumie to wiesz co, no muzyka celtycka jest super. Ja tutaj chciałem porównać, powiedzieć teraz, no wy w pubach macie muzykę celtycką, a u nas w pubach leci tam, nie wiem, Zenek Martyniuk. No ale to wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje, powiedzmy, no co prawda disco polo nie jest naszą muzyką folkową, no i tak dalej. A to prawda, że w Irlandii w pubach, jak się wchodzi do pubu, no to jak się nie umie śpiewać, to się wychodzi, to wypraszają? Są takie puby? Nie ma takich pubów. A, nie ma takich pubów. Dobra. Słuchaj, Mikołaj, to jeszcze chwilę pogadamy, ja pokażę jednak te działki, no bo... Dobra. Bo coś. Wejdź, teleportuj się na biogazownię. Kliknij na biogazownię i odwiedź. To przejdziemy się po prostu z buta tutaj, bo to stąd jest blisko. A biogazownia i tak jest nieczynna, więc trzeba z niej wyjść po prostu, ale stąd jest najbliżej do tej działeczki. Biogazownia jest z prawej strony mapy, w razie czego jakbyś szukał. Tu tylko wystarczy, jak ją zaznaczysz, to spacja odwiedź, nie? Nie wiem, czy jesteś, nie jesteś, jeszcze cię tutaj nie widzę. O, jesteś, dobra. To musimy wyjść na drogę. To tędy, tak, tutaj jest waga. Pokażę tą działkę. Tą pod lasem widzieliście, wiecie jak tam jest, tam obok jest szklarnia z marihuaną, ale tam akurat się nie chcę wprowadzać. Ale tutaj, tylko że tutaj tak, Bartek sobie robił wycinkę drzew i zawalił tę drogę, którą mógłbym na tą nową farmę dojechać, bo tutaj dosłownie tą drogą można fajnie od stacji wapnowania i biogazowni dojechać, no ale tu widzicie jest drzewo Bartka. No wyciął, no, na łatwiznę poszedł, wyciął i zostawił. Ja mu to będę musiał sprzątnąć kiedyś. O, mogę to ciąć.
A, no tak, bo mam uprawnienia u Bartka. Dobra, nie będziemy tego ciąć teraz, bo nie ma na to czasu. Ja mu to drzewo wywiozę, autentycznie, no bo jak ja tutaj się zbuduję, no to ja tutaj będę musiał... No i tutaj byłby wjazd, tędy, tylko tutaj co jest? Kolejne drzewo, obalone. Tak jakby Bartek czuł, że ja tutaj będę się wprowadzał i nie mam dojazdu. I zobaczcie, jaka tu jest piękna połać zieleni. Co prawda to trzeba wszystko wyrównać, ale na wyrównywanie terenu knif już znamy. Po prostu zaznaczyć maksymalny obszar malowania, czy tam rzeźbienia, jak największy kwadrat sobie ustawić, lewy, prawy przycisnąć i po prostu jechać myszką z góry na dół i wtedy wszystko jest wyrównane na jednym poziomie. I tak, tutaj na polu 76 mamy podtopione to pole, no ale ono wcale nie jest takie małe, więc podejrzewam, że przy okazji też bym sobie je łyknął. I teraz tak, ta najlepsza działka jest pod polem 76, tylko że tutaj właśnie jest ten nadajnik, nie wiem, to jest chyba nadajnik z Playa, tutaj se postawili. Tutaj jest jakiś kawałek betonu, ale tylko dlatego, że ja na PGR-ze testowałem stawianie tutaj budynków, więc tutaj jest ten kawałeczek betonu taki, ja to oczywiście wszystko wyrównam. No i myślę, że ten teren, mimo tego, że jest tańszy, jest też większy od tego terenu tam pod lasem, bo tutaj w dół mapy idąc, to wszystko oczywiście jest moje, łącznie z tym nadajnikiem. A z kolei działka z polem numer 76, bo o niej też myślałem, jest taki problem, że ona tam w tamtej części mapy robią się takie oczka wodne jakby na tej trawie i ja po prostu nie wiem, jak to, jak gra zareaguje na to, kiedy ja to zacznę wyrównywać, czy ta woda, te kałuże będą po prostu pod teksturami, to się jakoś wyrówna, czy pojawią się jakieś glitche graficzne, no a to przecież może być różnie. O, tutaj to widać przy tych dwóch brzuskach, znaczy nie brzuskach, tylko jakichś tam drzewach, no cokolwiek to jest. O, coś takiego, no takie bajorka, po prostu mokradła, takie sadzawki. No ale to miejsce też jest w sumie spoko. Tutaj zaraz blisko biogazownia i takie kikuty drzew, które po prostu są granicą tego całego landu, no tej całej działki. Napiszcie w komentarzu, które miejsce wybrać. No właściwie i na to pod lasem już mnie stać na ten moment. Jeszcze przecież sprzedam tą ziemię, na której stoi teraz gospodarka. Przy czym to też nie będzie takie proste, bo ja tam najpierw muszę wszystko, nawet każde jedno drzewko, które stawiłem, muszę sprzedać, żeby można było sprzedać tą działkę, bo tak to będzie błąd, że stoją tam jakieś obiekty. No coś, tak, Jacek coś o tym wiem. Ale Jacek, sprytnie wybrnąłeś, bo ty te pole 15-24 obsiałeś trawą, no i masz łąki. Tak jest. No i super. No, także... Piszcie w komentarzach, szczerze mówiąc, obie mi się podobają, i ta w lesie, i ta tutaj, tylko że obie mają zupełnie inny klimat, no. Tu jest tak cicho, wiatr tak wieje mocno, a tam w lesie, no to wiadomo, jak to w lesie, nie? Komarów dużo, kleszczy i tak dalej, no. Dzików. I dzików, tak. Tak to jest. Dobra, kochani, godzina 33, no to tak w sam raz akurat będzie. Raz jeszcze, Mikołaju, wielkie dzięki, że zdecydowałeś się wysłać zgłoszenie i za pomoc, jakiej mi udzieliłeś, za obsiewanie tego poplonu. Sporo osób pewnie pomyśli, po co ja sieję tą rzodkiew oleistą, przecież mogę to spryskać dwa razy, a sieję, bo chcę, bo tak, potem to przeoram, obsieję i już mam... Tak, dokładnie, wykorzystujemy potencjał gry. No, po coś to wszystko jest, trzeba sobie urozmaicać, a nie tylko w kółko siać soję i... I zbierać wszystko. Padaj. Nie, ja do Bartka piłem teraz. O. Nie, no ja tak czasami soję, ale też i rzepak, i owiec, i jęczmień też staram się. Ten. No. Tylko za kukurydzy i słonecznika jeszcze nigdy nie siałem, ale jakoś tak nie wiem. Słonecznik spoko jest. Chyba sypie podobnie do soi i ceny ma też podobne. No ja nie o to, wiesz, że cenowo czy coś, tylko no. Wiesz, tam, że ten sprzęt trzeba drugi dokupić i tak dalej, może dlatego, nie wiem. A no też tak może być, też tak może być. No ja długi czas kukurydzy nie chciałem siać, bo po kukurydzy orka. Można orkę wyłączyć, wiadomo, no ale to bez sensu, nie? Aha, każdorazowo, tak? Tak, każdorazowo po kukurydzy jest orka. Po kukurydzy, po ziemniaku, po buraku i chyba po... trzcinie cukrowej, no ale trzciny cukrowej, no to wiadomo, nikt tutaj nie właśnie, będzie się... można było zbierać na sprzęt, na buraczki, tak. Ziemniaczki. No, dokładnie, też jest drogi. Byśmy okay. Mogli wtedy zrobić kiedyś, nie? Odcineczek taki. No oczywiście, jasne. Takie machnią. Yeah. No, dokładnie. Mikołaju, czy chcesz kogoś pozdrowić?
No, pozdrawiam Ciebie, Sharpie, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie do gry, byłoby bardzo miło. Pozdrawiam Ciebie, Jacku, pozdrawiam całą drużynę PBSJ i Twoich widzów. Dziękuję. Dziękujemy w imieniu nieobecnych członków BBSJ. Oczywiście. No mam nadzieję, że jakoś nie stresowałeś się, co? Tak trochę. Trochę. No nie ma czym, no nie ma się czym stresować, no ja to zawsze powtarzam. W każdym razie dzięki wielkie. Jacek, ty jeszcze masz jakieś 3 słowa do ojca prowadzącego albo ogólnie? Nie. Ja wszystko powiedziałem. Jacek wszystko powiedział. Powiedział co wiedział. Tak. No. No to trzymajcie się i się nie puszczajcie. Do zobaczyska, ludziska. Na razie, cześć. Cześć.